Będę czytał z listu Jakuba, z 5 rozdziału, wiersz 13 do 16. Czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Inne tłumaczenie warszawska Biblia mówi, cierpi ktoś. Jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś, czyli raduje się, niech śpiewa pieśni. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie. A jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Drodzy, kiedy myślimy nad tym naszym tutaj ziemskim życiem, widzimy, ile jest bólu, ile jest cierpienia, ile jest tragedii i ile jest chorób. Wszyscy starzejemy się dzień po dniu i to jest nieuniknione. I kiedy tak o tym myślę, to wiem jedno, to nie był plan Boga dla nas. Bóg miał zupełnie inny plan. Chrystus był przygotowany przed założeniem świata ze względu, gdyby Bóg wiedział, co się stanie. Ale Jego zamiar, Jego plan był zupełnie inny. Aby nikt nie chorował, nikt się nie starzał. Miało być życie, bo Bóg jest esencją, jest samym życiem. Ten sam Jakub mówi, że od Boga pochodzi wszelki datek dobry i dar doskonały z góry, z nieba. Ale dlatego, tak jak słyszeliśmy tutaj, Bóg chciał mieć człowieka, który będzie chciał sam z serca dobrowolnie kochać Boga, swego Stwórcę. Gdybyśmy byli zaprogramowani, żeby takiej możliwości wyboru nie było, nie bylibyśmy w pełni ludźmi takimi, jakim jesteśmy. Czasami ludzie pytają, osoba bardzo mnie bliska, właściwie jedna z najbliższych, która już odeszła do wieczności. Dlaczego Bóg tak nie zrobił, żebym nie mógł grzeszyć, żebym musiał go kochać? Żyjemy w świecie, w którym jest śmierć, są choroby, są nieszczęścia, są tragedie. Taki jest świat. Codziennie z tym się stykamy i to jest nieuniknione. Ale tym, który to wszystko wprowadził na ten świat, jest upadły człowiek. Bóg powiedział do Adama tak, z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. Przekleństwo przyszło z powodu wyboru, decyzji człowieka. Chociaż zamiar i plan Boga był zupełnie inny. Bóg powiedział, nie wolno ci jeść z tego drzewa, bo gdy zjesz, umrzesz. Tak więc stało się to, że tak jak Słowo Boże mówi, przez człowieka przyszedł grzech, przez grzech przyszła śmierć. Dzięki niech będą Bogu, że teraz w Chrystusie Jezusie Bóg to wszystko odwrócił. Tak jak przez człowieka przyszła śmierć, tak teraz przez człowieka Jezusa Chrystusa przychodzi życie. Przychodzi uzdrowienie, przychodzi błogosławieństwo, przychodzi wieczność darowana od Boga w Jezusie Chrystusie. Kiedy człowiek upadł, wydawało mu się, że będzie wolny. Diabeł mu tak oferował, będziesz jak Bóg, będziesz mógł znać jedno, drugie, dobro, będziesz
Może niezależny, bo to w tym się mieści. I człowiek stał się marionetką w ręku diabła. Jest manipulowany przez zwierzchności i siły, które są na powietrzu. Ale od samego początku, kiedy człowiek zgrzeszył, widzimy wyraźną Bożą obietnicę potomka, nasienia niewiasty, które zdepcze głowę węża. Rozpoczął się program, ten plan od wieków ukryty w Jezusie Chrystusie odkupienia ludzkości, wybawienia ludzkości spod wszelkiego przekleństwa. Jakub pisze do Kościoła, do chrześcijan, pisze o cierpieniu, o radowaniu się i o chorobie w życiu chrześcijanina. Pytanie jest, albo tak, niektórzy chcieliby, albo mają takie przekonanie, że chrześcijanin taki głęboko wierzący w ogóle nie powinien chorować. Natomiast kiedy czytam uważnie Boże Słowo, kiedy czytamy choćby list Jakuba, czytamy inne fragmenty Bożego Słowa, zauważamy, że chrześcijanie ze względu na to zepsucie, to przekleństwo, ono w jakiś sposób nas też dotyka. Mamy w tym udział, chociaż jesteśmy zbawionymi, odkupionymi, należymy do Chrystusa, to jednak dotykają nas i problemy, i różnego rodzaju trudne zdarzenia, czasami tragiczne, ale też choroby. Możemy zobaczyć, że Bóg ma też różne plany i to wynika czasami z różnych planów odnośnie życia człowieka. A więc żyję w upadłym świecie. Oczekuję momentu i chwili, w której już nie będzie ani chorób, ani śmierci, ani cierpienia, ani bólu. I to wszystko mamy tu obiecane, że zmierzamy w tym kierunku, prawda? Ale dopóki jesteśmy tutaj, zmagamy się z wieloma różnymi rzeczami nieprzyjemnymi. Kiedy czytam 53 rozdział Izajasza i czytam tak, od 3 wiersza, wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznany z cierpieniem, zaznajomiony z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy, każdy na własną drogę, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Bito go i torturowano. On był zaznajomiony z wszelkim cierpieniem. I kiedy umierał na krzyżu nasz Pan, on wziął na siebie całe przekleństwo grzechu, cały twój i mój grzech i całego świata i wziął wszelką chorobę i niemoc na swoje ciało. Musiał to było straszne. Kiedy ten, który wisiał na krzyżu, był bez grzechu, stał się grzechem za nas. Oby, tak jak tu była modlitwa, Duch Święty nam objawił tą głębię, tą wielkość odkupienia. I muszę ci powiedzieć, on umierał i wziął ten grzech, to zepsucie, które jest w każdym z nas, w każdym człowieku. Gdyż nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego dobrego w oczach Boga. Jak powiedziałem, kiedy patrzę do Bożego Słowa, mogę widzieć, że chorowali Boży mężowie Starego i Nowego Testamentu. Powiem więcej, to byli mężowie Boży pełni Ducha Świętego, namaszczeni Duchem Świętym. I nie mogę im zarzucić, że nie mieli wiary.
Nie mogę im zarzucić, że za mało wierzyli i ufali, aby doświadczyć uzdrowienia. Chorował apostoł Paweł. Tymoteusz nie domagał. Chorego Trofima Paweł pozostawił w Milecie. A co powiemy o Hiobie? Hiob, który chorował na jakąś nieuleczalną chorobę i o nim jest dane świadectwo samego Pisma, że był bogobojny i nienaganny, kiedy Hiob, patrząc w tym swoim utrapieniu na swoje życie, mówi: sumienie nie wyrzuca mi żadnego dnia. Nie wiem, czy ktoś z nas mógłby tak powiedzieć o sobie. Gdy patrzę na swoje życie wstecz, moje sumienie jest spokojne, nic mi nie wyrzuca, chociaż to jeszcze nas nie usprawiedliwia. Ono tylko oznajmia, że działaliśmy w zgodzie z sumieniem. A jednak chorował w taki sposób, że nikt nie mógł znieść jego oddechu. Nie można było rozpoznać, kto to siedzi. Tak zmienił się jego wygląd. A co powiemy o Elizeuszu w Starym Testamencie? Człowiek, przez którego Bóg uczynił więcej cudów niż przez Eliasza. I napisane jest w drugiej Księdze Królewskiej: i zachorował Elizeusz na chorobę, na którą miał umrzeć. Zachorował. Ten namaszczony, napełniony Duchem Świętym, mąż Boży, zachorował. I umarł. To mi pokazuje, że przecież poruszamy się ciągle w tym zepsutym, w tym upadłym, w tym zdegenerowanym świecie pod względem i duchowym, i fizycznym. Dopiero wszystko dozna odnowienia, kiedy stare niebo i ziemia przeminą, a Bóg uczyni nowe niebo i nową ziemię. Gdzie już nie będzie tego wszystkiego, tych pierwszych rzeczy, którymi ty i ja się spotykamy. Ale spotykam też ludzi w Biblii. Może to dziwnie brzmi, ale jakby Bóg coś zaplanował dla nich ze względu na to, żeby objawić swoją chwałę i dopuścił chorobę. Czytamy o ślepo-narodzonym. 9 rozdział Ewangelii Jana. Kto zgrzeszył? Pytają uczniowie. On, rodzice. Kto jest winien? Jezus mówi: ani on, ani rodzic. To nie jest sprawa grzechu. On się takim narodził, aby na nim objawiły się Boże dzieła. On się takim urodził, aby Bóg mógł zademonstrować swoją wielką moc, jaką ma nad wszelką chorobą i niemocą, nawet od urodzenia. To samo możemy powiedzieć o Łazarzu, prawda? Kiedy przyszła wiadomość do Pana Jezusa i Maria: Marta, przyjdź, twój przyjaciel Łazarz zachorował. A Jezus mówi: ta choroba nie jest na śmierć, ale na Bożą chwałę. I kiedy Jezus mówi: ta choroba nie jest na śmierć, to wcale nie znaczy, że Łazarz wpadł w jakiś stan hipnotyczny i go pochowali. Nie, on umarł, bo aż cuchnął. I zresztą słowa, które tam są użyte, są takie same. One oznaczają po prostu śmierć. Tak jak Tesaloniczan: nikt nie wyprzedzą nas ci, którzy odchodzą, zanim Jezus powtórnie nie przyjdzie. Chociaż jest mowa o nich, że zasnął. To samo słowo jest zasnął co do Łazarza. No ale później dalej jest, widzimy wyraźnie, jakie jest świadectwo Pisma. A Hiob? Hiob, o którym wspomniałem. Możemy powiedzieć, Hiob na pewno został zaatakowany chorobą przez diabła. Zdecydowanie. To był atak diabła na jego życie. On o tym nie wiedział. Bo diabeł sobie, że tak powiem, wyprosił to. Skóra za skórę. Dotknij jego ciała i zobaczysz, czy nie będzie ci złorzeczył.
Wielka próba. Bóg zgodził się i poddał tego bogobojnego, tego sprawiedliwego człowieka, poddał go niesamowitej próbie. I on wytrwał przy Bogu. Drodzy, on wytrwał przy Bogu pomimo całego cierpienia. Przecież on mógł powiedzieć, zawiodłem się na Bogu, któremu służę. Dlaczego Bóg, który jest dobry, któremu służę, pozwolił na coś takiego? To są nasze pytania. Ale te Boże myśli są zupełnie inne niż nasze. Te Boże plany są zupełnie inne niż nasze. Bóg coś chciał osiągnąć i w życiu Hioba, ale też Bóg dał go nam jako na wieki tutaj na ziemi. Świadectwo człowieka, który przeszedł największą próbę, że kocha Boga nie za coś, tylko dlatego, że jest Jego Bogiem. A więc doświadczamy, widzimy, jeśli chodzi o chorobę, bo tutaj Jakub rozróżnia cierpienie od choroby, którą tutaj wymienił w tym piątym rozdziale. Są dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy. Ale widzimy, że są takie sytuacje, że Boży ludzie, pełni ducha, bogobojni, doświadczają cierpienia, bólu, choroby, jak inni. Kiedy czytałem życiorys Smitha Wigglesworta, tego, którego Bóg używał w darach uzdrawiania, nawet ludzie byli wskrzeszani przez jego modlitwę, przez wstawiennictwo i Bóg przyznawał się do niego. On chorował. On stawał za kazalnicę, cierpiąc, głosił słowo Pana. Kiedy kończył kazanie, zszedł na zaplecze i kładł się, cierpiąc w ogromnym bólu. On powiedział, nie pójdę do lekarza. Ja przemogę tą chorobę w imieniu Jezusa. Oczywiście on ją przemógł i Bóg w końcu go z tego wyprowadził, ale chorował i cierpiał. Oczywiście, jeżeli Bóg daje nam wiarę, takie głębokie przekonanie, to trzymajmy się tego i możemy ogłaszać i wyznawać uzdrowienie, które mamy przez rany i sińce Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzę na Boga, to patrzę, że Bóg jest zainteresowany tym, aby Jego lud, Jego dzieci nie cierpiały. Bóg przychodzi z uzdrowieniem. Nie zawsze tak, jak my chcemy, jak my czasami oczekujemy, ale Bóg przychodzi, bo On objawił się już w Starym Przymierzu, że jest lekarzem dla swojego ludu. Kiedy wyprowadził naród izraelski z Egiptu po drugiej stronie morza, kiedy dokonał uzdrowienia tej gorzkiej wody, pamiętacie? 3 dni w drodze, w słońcu, w upale, i nie mają co pić, i oto jest woda, i z taką nadzieją i radością tam biegną, ale okazuje się, że nie da się jej pić, bo jest gorzka. Moglibyśmy powiedzieć, tam wcale nie ma życia, jest śmierć. Nie można zaspokoić tam pragnienia. I dokonuje się dziwna rzecz. Kiedy Mojżesz woła do Boga, Bóg mówi, poszukaj drewno i wrzuć tam do tej wody. Wiecie, Boży sposób działania jest dla nas totalnie niezrozumiały, ale w perspektywie zbawienia i tego, co Pismo nam objawia, staje się to dla nas jasne. Oto on bierze i drewno wrzuca do tej wody i woda gorzka staje się słodka i ludzie mogą pić dla swojego życia. Są uratowani. Ale to jest dla mnie obraz krzyża. Drzewo krzyża, na którym umarł Chrystus. Aby
Śmierć, która była we mnie i w Tobie, została uzdrowiona i przeniesiona, abyśmy zostali obdarzeni życiem przez moc krzyża Jezusa Chrystusa. Wiecie, krzyż, Chrystusa krzyż, dla jednych jest głupstwem, dla innych jest zgorszeniem, ale dla tych, którzy wierzą, krzyż jest ratunkiem, jest zbawieniem. Co może krzyż Chrystusa dla mnie zrobić? Ale kiedy spojrzysz z wiarą na krzyż, kiedy popatrzysz na Jezusa ukrzyżowanego, tam zobaczysz nadzieję dla siebie, życie dla siebie i krzyż Chrystusa albo Chrystus ukrzyżowany przemieni twoje i moje serce pogrążone w ciemności i śmierci w nowe serce, w życie. Pamiętacie historię, kiedy narzekali, grzeszyli, brak wdzięczności i Bóg zesłał jadowite węże? Mojżeszu, weź drzewce, weź kawałek drewna i przybij tam miedzianego węża, takiego na wzór tych, które się tam wiją po piasku. I kto z wiarą spojrzy na niego, choćby był ukąszony przez 30 węży, to już mój dodatek. Kiedy spojrzy, jad nie będzie miał nad nim żadnej mocy. Z krzyża płynie życie. Z krzyża płynie przebaczenie, z krzyża płynie uzdrowienie, bracia i siostry. Ale muszę spojrzeć z wiarą na krzyż. Jeżeli co do moich grzechów będę patrzył nie na krzyż, na swoją sprawiedliwość, nie ma dla nas ratunku. Po to Chrystus został wywyższony na drzewie, jak mówi Nowy Testament, na krzyżu. Kiedy popatrzę na Niego, cała moja pycha, zarozumiałość, poczucie mojej własnej sprawiedliwości to jak mgła znika. Widzę się brudnym, grzesznym, niegodnym, ale krzyż Chrystusa przynosi odkupienie dla każdego z nas. Ale też Słowo Boże mówi, że ten, który leczy, tam właśnie przy tych wodach gorzkich Pan objawia swoje imię, że On jest tym, On jest Jahwe, który leczy. Leczy swój lud. Leczył w Starym Przymierzu i leczy w Nowym Przymierzu. Tu czytaliśmy, że Chrystus wziął na siebie nie tylko nasze grzechy, ale nasze choroby i nasze niemoce. Kiedy głosiłem i mówiłem w jednym zborze niedawno o tych gorzkich wodach. Bo wiecie, uzdrowienie, bo nie tylko moje ciało choruje, czy może chorować? Nasza dusza może chorować. Nasze emocje mogą chorować. Możemy być pełni złości albo niechęci i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Nie przebaczamy. Jesteśmy zgorzkniali. Zamiast być otwartymi, coraz bardziej zatwardzamy i zamykamy serce. Jeśli na innych, to też ta relacja z Bogiem jest przerywana. Bo Jezus mówi, jeśli wy nie przebaczycie z serca i Ojciec wam nie przebaczy waszych upadków. Krzyż Chrystusa, Chrystus ukrzyżowany, On zraniony. On potrafi leczyć i leczy nie tylko nasze ciało, ale On uzdrawia twoją i moją duszę od wszelkich zranień, od wszelkiej goryczy. Ale muszę Mu na to pozwolić. Wiecie, byłem pobudzony, żeby w tym zborze o tym powiedzieć. I po nabożeństwie podeszła jedna siostra. Mówi, pastorze, kiedy to usłyszałam, Bóg mnie uzdrowił. Nie mogłam przebaczyć mojemu ojcu. Nosiłam to tak długo w moim sercu. Ale teraz jestem wolna. Ta gorycz została usunięta z mojego serca. On jest
Panem i On jest lekarzem, który uzdrawia. Ale muszę chcieć przyjść do Niego ze swoim zranieniem, ze swoim bólem, ze swoją... Walczysz w sobie ze swoimi emocjami. Ale, drodzy, przebaczenie przede wszystkim odnosi się do twojej i mojej woli. Decyzji. Podejmij dobrą decyzję. A wtedy Bóg stanie za tobą. I to, co zrobiłeś wbrew swoim nawet odczuciom, zaczniesz odczuwać, jak będziesz w tym trwał, zaczniesz odczuwać miłość do tej drugiej osoby, Bożą miłość. Twoje serce będzie wolne, będziesz radował się społecznością z Bogiem. Chociaż, mówię, cierpimy i doświadczamy różnych rzeczy, Bóg jest ciągle zainteresowany twoim i moim i cielesnym, fizycznym, i duszy, i ducha zdrowiem. Kiedy Jezus był na tej ziemi, Biblia mówi, że leczył wszelką chorobę. Leczył ludzi opętanych i czasami słowo dotyczące opętania, czasami to było oddane słowem, tak jak ta niewiasta, która miała córkę dręczoną przez demona. I ona wołała: Jezusie, zmiłuj się nad moim dzieckiem. Tam jest przetłumaczone dręczona, ale tam, ja to sprawdziłem, to jest słowo daimonidzomaj. Ona była zniewolona, ona była opętana przez sił ciemności. A na końcu, kiedy Jezus mówi: idź, twoja córka jest zdrowa. I często to uwolnienie od demona było też nazywane uzdrowieniem. Tam głęboko w duchu człowieka, aby był wolny od wszelkiego diabelskiego zniewolenia. Chwała Bogu za to. On ma moc, aby leczyć naszego ducha, naszą duszę i nasze ciała. Kiedy uzdrawiał chorych, przynoszono mu na noszach. I to byli różni chorzy. Jedni po prostu zachorowali, inni mieli głębszy problem, bo ich choroba była spowodowana grzechem. Takie przynajmniej dwa przypadki są. Ten chory przy sadzawce Betesda. 38 lat chorował, był sparaliżowany. Jezus mówi: wstań, weź łoże i idź. A później, kiedy go Jezus spotyka, mówi: idź i więcej nie grzesz, aby cię coś gorszego nie spotkało. Słuchajcie, Jezus widzi więcej niż tylko chore ciała czasami. Czasami Bóg musi dotknąć, człowiek powinien pozwolić Bogu dotknąć swojego ducha, swojego wnętrza. Ten spuszczony przez sufit człowiek. Tłum ludzi. Jezus uzdrawia. Oni nie wiedzą, jak się dostać przed oblicze Jezusa. Rozbierają kawałek dachu i opuszczają tego człowieka. Jezus, Słowo Boże mówi, Jezus widzi ich wiarę. I mówi do tego człowieka: odpuszczone są ci twoje grzechy. Oczywiście to robi zgorszenie. Faryzeusze, uczeni w piśmie, od razu reagują zgorszeniem, oburzeniem. Ale Jezus mówi: co myślicie, co jest łatwiej zrobić? Odpuścić grzech czy uzdrowić? Ja myślę, że ani jedna, ani drugie nie jest łatwiej. Chyba odpuszczenie grzechów jest jeszcze trudniejsze, bo to dotyczy ducha, odpowiedzialności naszej przed Bogiem. Jedynie Bóg może nam przebaczyć. Czasami ludzie szukają, żeby inni ludzie im ogłosili przebaczenie. Ale to ty i ja musimy stanąć przed tronem Boga, stanąć, zmierzyć się sami ze sobą przed Bogiem i wyznać: Boże, potrzebuję twojego przebaczenia. I powinieneś wyznawać tak długo i prosić tak długo, ale też z wiarą i z ufnością, że Bóg chce ci przebaczyć
I to ty i ja muszę osobiście odebrać przebaczenie. Jakub tutaj pisze, że czasami chrześcijanin może chorować, bo może tam być coś nie tak w jego życiu. I mówi, jeśli trzeba, niech wyzna swój grzech starszym zboru. To ma takie uzdrowieńcze działanie, kiedy potrafimy przyznać, wyznać przed kimś. Czasami tak trzeba. To nam pomaga. Oczywiście, że to jest tajemnica i o tym nikt nie może mówić i tak dalej. Ale kiedy coś ujawniasz przed kimś, jakby tracimy coś, nie? Wydaje nam się, że tracimy coś w oczach tej drugiej osoby. Bo ona miała takie dobre zdanie o mnie, a ja tu taką rzecz wyznałem. Ale słuchajcie, to jest niesamowicie czasami ważne w tym duchowym sensie. Nie zawsze tak jest, ale czasami taka jest potrzeba, że diabeł już wtedy nie ma okazji nas oskarżać, bo Biblia mówi, co się ujawnia, staje się światłem. Stało to w świetle i ja wierzę, że krew Jezusa mnie oczyszcza. I nagle przychodzi zwycięstwo, z czym nie mogłem sobie wcześniej poradzić. Tak więc jest w Królestwie Bożym, w Kościele uzdrowienie. Jakub tutaj mówi tak, cierpi ktoś i nie mówi o chorobie. Mówi o nieszczęściu, o niepowodzeniu, o jakimś utrapieniu, które przychodzi w życiu człowieka wierzącego, jakimś bólu, który nosi i nie może sobie z tym poradzić. Cierpi ktoś. Doświadcza tego wszystkiego. A myślę, że tak jak tutaj jesteśmy, możemy powiedzieć, wiele razy doświadczałem czegoś takiego. Jakiegoś niepowodzenia, jakiegoś nieszczęścia, jakiegoś bólu, jakiegoś utrapienia. Jakub mówi, jeśli tak, módl się. Bóg jest Bogiem, który da rozwiązanie. I takie cierpienie, bo Hiob przeżywał jedno i drugie, i takie cierpienie przeżywał chorobę, jedno i drugie. Módl się. Jeżeli jesteś pełen radości, to śpiewaj, raduj się, gwiszcz sobie z radości na chwałę Bożą. Niech, wiecie, jeżeli przeżywamy radość, tak jak smutek powoduje pewne reakcje nas, zabiera nam odwagę, sprawia przygnębienie, głowa jest bardziej pochylona, radość robi zupełnie coś innego. Głowa się podnosi, zaczynamy wielbić Boga, cieszyć się i tak dalej, i opowiadać, słuchaj, jak dobre rzeczy przeżywam. Ale jeśli ktoś choruje, i tutaj są takie dwa ważne słowa. Jedno słowo, tutaj to słowo choruje, oznacza być bez siły, słabym, chorować, być w potrzebie, w niedostatku. Czyli to słowo oznacza taką słabość, którą doświadczasz właśnie w wyniku choroby, słabość ciała, ale też i umysłu. Czyli inaczej mówiąc, może to też dotyczyć kwestii jakiegoś nerwowego załamania, jakiejś niedyspozycji, że no, można to porównać by było do nawet pewnej formy depresji, załamania, gdzie człowiek nie ma chęci żyć. I tam jest modlitwa płynąca z wiary, uzdrowi chorego. Jest inne słowo niż to wcześniej, choruje kto między wami. Jeszcze inne, które mówi, męczyć się, doznawać trudu, znoju, nieszczęścia, chorować. A więc czegokolwiek by to nie dotyczyło,
Jakub mówi, módl się, jeśli trzeba wezwij starszych, jeśli trzeba proś, aby namaścili cię olejem, czyńcie to z wiarą, a jeśli będzie potrzeba, żeby Bóg oczyścił, przebaczył, ufajcie, że tak będzie, kiedy wyznamy szczerze swój grzech. Ta modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i będzie uzdrowiony. Tak więc zobaczcie, tak wielka gama, jest wiele rzeczy związanych z kwestią choroby i uzdrowienia. Ale w oparciu o Boże Słowo mogę powiedzieć bardzo jednoznacznie, Bóg chce i uzdrawia swoje dzieci. Bóg chce, żebyśmy czerpali z całego tego bogactwa uzdrowienia, które płynie z krzyża Jezusa Chrystusa, z Jego ran i sińców, co do mojego ciała, co do mojej zranionej duszy i nawet mojego ducha, kiedy wiem, że nie jestem zbawiony, chcę przyjść do Jezusa, żeby mnie ożywił, żeby mnie wzbudził do społeczności z sobą, ale muszę przyjść pod krzyż. Muszę spojrzeć z wiarą, z ufnością na krzyż i na tego, który na tym krzyżu wisiał, na Jezusa Chrystusa, który stał się, Biblia mówi, za nas przekleństwem. I całe przekleństwo, które Adam wniósł i ziemia została przeklęta. Chrystus wziął to całe przekleństwo z powodu grzechu na siebie i przybił do krzyża. I ty i ja możemy czerpać z mocy krzyża przebaczenie, zbawienie, możemy czerpać uzdrowienie od naszych wewnętrznych zranień i możemy czerpać uzdrowienie dla naszych ciał. Mamy Zbawiciela. Mamy cudownego Zbawiciela i cudownego Odkupiciela. Tak więc, podsumowując, nie każda choroba oczywiście jest spowodowana grzechem naszym osobistym. Nie każda. Z drugiej strony możemy widzieć, że ludzie wiary, pełni ducha, doświadczali choroby. Ale też możemy powiedzieć, że kiedy przychodzimy z wiarą, z ufnością, bo mamy do tego pełne prawo, bo Chrystus to oznajmił w swoim krzyżu, że jest dla nas uzdrowienie. Mogę czerpać, mogę przychodzić, mogę mieć śmiałość, aby prosić Go, aby mnie uzdrowił z wszelkiej choroby, z wszelkiej niemocy. Aby pomógł mi w moim sercu, w mojej duszy uzdrowić, aby uzdrowił moje emocje, aby zdjął ze mnie wszelkie rozgoryczenie, brak przebaczenia. Ja muszę zadecydować, ale Bóg mi w tym pomoże. Patrzmy teraz na krzyż. Dziś, jutro, w naszym życiu. Powstańmy, aby się modlić. Przez chwilę pomyślmy. Oto Jezus jest tutaj na tym miejscu. Dawaliśmy świadectwo, że mamy udział w Jego ofierze na krzyżu. Świadectwo tego, że doświadczyliśmy mocy Jego łaski i zbawienia przez Jego ofiarę na krzyżu.